Jak ktoś ci proponuje książkę o tak złożonej, dziwnej, niejednoznacznej postaci, do tego żyjącej, jak Jerzy Pilch, to chyba nie byłabym w ogóle dziennikarzem, którym tego nie przyjęła. Jest komunikatywny bardzo, wchodzi w kontakt, ale jednocześnie jest bardzo niebezpieczny. Wiedziałam, że będę pisała nie tylko o człowieku, który żyje, ale będę pisała o człowieku, który jest chory. Wszyscy mówią, że należy pisać o kimś, kto nie żyje. Po pierwsze, te osoby nie mogą się ustosunkować do tej biografii, a zdaje tam ewentualnie się przewrócą w grobie z lewego boku na prawy. Jest zachwycony, że ta książka powstaje, później jest zniechęcony, jak czasami nie chce w ogóle ze mną gadać, jak się trochę kłócimy, później przepraszamy, no a później to już było bardzo różnie i trudno. Ta książka dała taką szansę Jerzemu, żeby się przejrzał w lustrze i usłyszał głosy i opinie o sobie. Wiesz co, zaskoczona jestem zupełnie czymś innym, że nasze życie jest takie krótkie.